Szanowni Państwo, nasi mili goście, uczniowie, rodzice, obecni i byli pracownicy szkoły. Dzisiejszy dzień to hołd składany przez całą społeczność szkolną wszystkim tym, których wieloletnie wysiłki sprawiły, że możemy pracować w tak okazałym gmachu, otoczonym równie piękną zielenią. Lista osób, które przyczyniły się do powstania, następnie systematycznego rozwoju szkoły w Mrochowie jest bardzo długa. Są to były i obecne władze różnego szczebla, kolejne kierownictwa naszej placówki, nauczyciele, którzy niejednokrotnie całe swoje życie zawodowe związali właśnie z Mrochowem, i rodzice, ci, którzy działali w kolejnych komitetach rodzicielskich, nazywanych teraz radami rodziców, i wszyscy ci, którzy pragnęli lepszego jutra dla swoich dzieci. To właśnie ich determinacja i siła woli, a czasami wręcz wiara w przysłowiowy cud sprawiły, że sytuacje niemożliwe stawały się możliwymi, marzenia zaś rzeczywistością. Po raz pierwszy dzwonek zwiastujący nowy rok szkolny zabrzmiał w Mrochowie 1 września 1923 roku. W latach 20. ubiegłego wieku dzieci uczyły się początkowo w czworakach dworskich, a następnie w izbach wynajętych od miejscowych gospodarzy. Pierwszą kierowniczką szkoły była pani Helena Cywińska. W 1934 roku kierownictwo w Mrochowie objęła pani Maria Świątkiewicz, która pełniła tę funkcję przez 28 lat. Wynajętej izdebce lat temu 184 uczniów krzyknęło ho ho w klasach łączonych cztery oddziały chętnie w Mrochowie uczyć się chciały. Gdy Maria Świątkiewicz u wrót tych stanęła, budowa jej szkoły szybko się rozpoczęła. Kurator w nagrodę 60 książek nam dał i biblioteki wspaniały początek nastał. Szkoły być kierownikiem wyzwanie nie lada, lecz pani Świątkiewicz jest mu bardzo rada. Już w nowej szkole dzieci przyjmuje i przez lata czynami swój autorytet buduje. Lata 20, lata 30, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem. Rodzice nie ustawali w staraniach o budowę nowej szkoły. Przełomowym momentem był rok 1981, kiedy to jeden z rodziców, pan Stanisław Kiliańczyk, zaprosił do Mrochowa prezydenta Warszawy, pułkownika Dębickiego i pokazał mu, w jak trudnych warunkach uczą się dzieci i młodzież w podwarszawskiej szkole. Myśląc o szkole, która funkcjonuje od 100 lat, nie wystarczy skupić się na kronikarskich zapisach, zestawieniach, datach i liczbach. Najważniejsi są bowiem ludzie. Ludzie, którzy tworzyli i tworzą jej historię, tradycję oraz wizerunek. I dziś tym osobom chcemy podziękować. Dziesięć dekad za nami, kochani, i do coraz większych wyzwań jesteśmy.
jesteśmy powoływani. Folwark na izdebkach w gmach piękny się zamieniła. Biblioteka ponad 100 razy swe zbiory powiększyła. Ponad 10 razy więcej nauczycieli w Rakowie pracuje i tyleż samo razy więcej pracowników administracji nas obsługuje. 10 razy więcej oddziałów szkoła nasza ma i tyleż razy więcej dzieci naucza. Co nas wyróżnia spośród szkół w Polsce licznych? Że ponad 30% w Rakowie to uczniowie zagraniczni. Tu przyjaciół bliskich z 11 państw mamy. I miano szkoły wielokulturowej ogromnie doceniamy. Czy to bajka, czy nie bajka? Mówcie sobie, co tam chcecie, a ja przecie wam powiadam. Mroków jest jedyny na świecie, szkoła wielce osobliwa, jak to na wsi tylko bywa. Jeśli które z was nie wierzy, niech co prędzej ku nam bierze. Za uwagę dziękujemy. Zdrowia, szczęścia wiuszujemy. Za lat to się tu spotkamy i znów coś powspominamy. Droga pani dyrektor wraz z państwem Radą Pedagogiczną i pracownikami szkoły, szanowny panie pośle, czcigodny księże proboszczu, dostojni, najdostojniejsi goście, drodzy absolwenci, najdostojniejsi ci, którzy zaszczycili nas jako najbardziej doświadczeni, drodzy absolwenci młodsi i kochani uczniowie. Jestem zaszczycona i jednocześnie niezwykle dumna, że dzisiaj, w dniu obchodów stulecia Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Mrokowie, w imieniu samorządu gminy Lesznowola oraz w imieniu własnym, mogę skierować do państwa kilka zdań. Ten szczególny jubileusz to wyjątkowe i nadzwyczajne święto. Są tutaj dzisiaj wspominający z nostalgią młodzieńcze lata absolwenci, byli i obecni nauczyciele i wychowawcy współtworzący codzienną rzeczywistość szkoły. Są państwo rodzice oraz uczniowie, którzy właśnie tutaj zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu. Dzisiejsze święto Szkoły Podstawowej w Mrokowie jest również okazją do niecodziennego spotkania całego środowiska oświatowego gminy Lesznowola. Drodzy państwo, wszyscy doskonale wiemy, jak ważna jest dla nas szkoła, nie tylko w sensie instytucjonalnym. Szkoła na różnych etapach naszego rozwoju to miejsce, wokół którego ogniskuje się całe nasze życie. Nie tylko to związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, czy uzyskaniem formalnego wykształcenia. Szkoła to miejsce, w którym zawiązywały się nasze przyjaźnie, sympatie, a nawet pierwsze młodzieńcze miłości. Relacje, które niejednokrotnie przetrwały wiele, wiele lat. Dzisiaj, w dniu obchodów tak ważnego dla szkoły jubileuszu, tym, których wśród nas już nie ma, tym, którzy cieszą się zasłużonym odpoczynkiem oraz tym państwu, którzy obecnie pracują w tej szkole pod znakomitym dowództwem pani dyrektor Małgorzaty Perzyny, składam serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku. Dziękuję, że byliście i ciągle jesteście w naszym życiu. Przepraszam za moje wzruszenie. Drodzy państwo, Szkoła Podstawowa w Mrokowie przez minionych 100 lat była świadkiem historii nie tylko miejscowości, w której się znajduje. Była i ciągle jest świadkiem historii naszego kraju.
który po radości odzyskania niepodległości w 1918 roku pochłonęła na długie 6 lat pożoga II wojny światowej, a później długie lata niedemokratycznego ustroju. Również w imieniu samorządu gminy Leszna Wola oraz własnym pragnę złożyć całej społeczności zaangażowanej w kreowanie dnia codziennego tej ważnej dla całego środowiska placówki oświatowej życzenia dalszych wspaniałych sukcesów, realizacji śmiałych zamierzeń, kolejnych pięknych jubileuszy oraz wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu osobistym. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Będą dla Państwa zawsze drogowskazem w tej niełatwej, otaczającej nas rzeczywistości. I na koniec, drodzy Państwo, pozwólcie, że również wyrażę ogromny szacunek i ogromne podziękowanie za lata współpracy z panią wicedyrektor Marią Jolantą Borucińską. Pani dyrektor, dziękuję bardzo. Szanowna pani dyrektor z radą pedagogiczną i pracownikami szkoły, drodzy uczniowie i rodzice, szanowni goście. Z ogromną przyjemnością przyjęłam zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i bardzo się cieszę, że mogę w tak wyjątkowym i licznym gronie z całą społecznością szkolną, z absolwentami i znakomitymi gośćmi świętować ten niezwykły jubileusz stulecia Szkoły Podstawowej w Mrokowie. Wydarzenie to jest wspaniałą okazją do przekazania gratulacji i wyrazów uznania za dotychczasową działalność nie tylko obecnej pani dyrektor i gronu pedagogicznemu, ale także całemu pokoleniu nauczycieli, którzy pracowali w tej szkole, przekazując wiedzę i wychowując kolejne pokolenia mieszkańców gminy Leszna Wola. Szanowna pani dyrektor, chcę wyrazić pani wielki szacunek, uznanie i wyjątkową współpracę z samorządem gminy Leszna Wola i chcieliśmy skromne kwiaty przekazać na pani ręce. Bardzo, bardzo dziękujemy. Z nas nie ma takich wspomnień ze szkoły, że budzi się mając lat kilkadziesiąt i się zastanawia, Boże, nie przygotowałem się do zajęć. Jutro klasówka. Myślę, że każdy z nas przechodzi takie chwile, ale szanowni Państwo, ja Wam powiem, że, a przede wszystkim drodzy uczniowie, ja bym się z Wami zamienił. Ja bym się dzisiaj z Wami zamienił z powrotem na to, żeby być znowu w szkole, żeby znowu poznawać świat, znowu być odkrywcą tak jak Wy. Dzięki nauczycielom każdy z Was może się poczuć dzisiaj jak Krzysztof Kolumb, jak Isaac Newton, jak Maria Skłodowska-Curie i wielu innych wielkich odkrywców, wielkich naukowców. Bo szkoła, i mówię Wam to z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, które minęły od czasu, kiedy opuściłem mury szkoły mojej, w której się uczyłem, to jest miejsce wielkiej przygody. I myślę, że mimo że dzisiaj czasami zdarzają się sytuacje, że ciężko wstać rano do szkoły, ciężko się przygotować, czasami są porażki, czasami są sukcesy. Tych sukcesów zawsze jest więcej. Ale będziecie za tą szkołą tęsknić, zwłaszcza za taką szkołą jak ta, bo ta szkoła też jest nie tylko miejscem, gdzie poznajemy zasady, na jakich świat działa. Ale tak jak powiedziała moja szanowna przedmówczyni, pani wójt, szkoła to jest miejsce, gdzie poznajemy siebie nawzajem, gdzie zaczynamy
gdzie uczymy się nawzajem siebie szanować, uczymy się pomagać innym. Uczymy się tego również, że czasami dzielą nas różne odmienności czy języki, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami i wszyscy jesteśmy jedną wielką społecznością. I szanowni uczniowie, dzięki nauczycielom świat stoi przed was otworem. Nie ma granic. U nas się to kiedyś mówiło, że sky is the limit. To jest to, że cokolwiek sobie wymyślicie, jesteście w stanie osiągnąć. A drodzy nauczyciele, ja też częściowo czuję się nauczycielem, jestem nauczycielem akademickim i oczywiście nie jestem w stanie się równać z Państwa wysiłkiem, który musicie włożyć do tego, żeby z tych fantastycznych młodych ludzi wyciągnąć wszystko to, co jest w nich najlepsze. Żeby przygotować ich właśnie do tego wielkiego sukcesu i do tego, żeby dzięki nim, a w zasadzie dzięki waszej pracy, nasza ojczyzna mogła się rozwijać najlepiej, najwspanialej na świecie i żeby wszyscy na świecie nas podziwiali, szanowali właśnie za naszą mądrość, za naszą empatię do drugiego człowieka, ale drodzy nauczyciele, no nauczyciel to w moim przekonaniu, to jest przede wszystkim powołanie. To jest jeden z najważniejszych zawodów i nie ujmując nic innym zawodom, uważam, że to właśnie w waszych rękach jest los naszej ojczyzny. Chciałem powiedzieć, że ja jestem absolwentem tej szkoły, jak mawiał mój tata, Akademii Mrokowskiej. I z tego się bardzo cieszę. Ja tutaj chodziłem już do nowej szkoły, do nowego pawilonu, którym obecnie mieści się bank, a te piękne obiekty były wówczas w inwestycjach. Do Mrokowa trafiłem, mówiąc kolokwialnie, jako element napływowy, bowiem moje rodzice, konkretnie mój tata, przenosił placówkę Polskiej Akademii Nauk z centrum Warszawy do pobliskiego Jastrzębca. I rodzice powiedzieli, tu będziecie chodzić do szkoły i myślę, że dobrze się stało. Kiedy patrzę na to piękne zaproszenie, mam wrażenie, że żyjemy w dwóch różnych światach. Ten mijający po lewej stronie i ten fenomenalny, nowy, dynamiczny na miarę nie XXI wieku, ale XXII wieku. I miałem też tą wielką przyjemność, że kilka lat temu brałem uroczystość w otwarciu tego sportowego kampusu. Byłem wówczas pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji, tego rozmachu, tego wyrównywania szans. Jako człowiek nauki bardzo rozumiem, że i władze szkoły, i społeczność, i pani wójt dbacie o to, żeby ta młoda, właśnie ta najmłodsza generacja miała jak najlepsze warunki. Bo muszę państwu powiedzieć, że kiedy dzisiaj jestem w dużym świecie i mam wielkie wykłady, w 50 krajach świata wykładałem, przepraszam za to, to zawsze wracam pamięcią do tego. Młodzieży droga, zwracam się do was z apelem, macie kapitalne możliwości, wykorzystajcie je. Myśmy ich nie mieli tak, ale wy macie dzisiaj fenomenalne warunki, żebyście mogli spełniać warunki wszelkiego rozwoju, żebyście mogli sięgnąć po najwyższe rangi. I na koniec chciałbym bardzo podziękować moim drogim nauczycielom, byłym i obecnym, profesorom tej wielkiej szkoły za pierwsze lekcje edukacji. Dla mnie, nie tylko dla mnie, ale dla moich dzieci, dla Olafa, Michała i Oleńki. Bo to na początku jest szalenie istotne. Obok domu rodzinnego właśnie uzyskanie tej elementarnej, fundamentalnej wiedzy jest bardzo istotne. Podam też mały przykład fenomenalnej matematyczki z tej szkoły, z którego ja czerpię całe życie, pani Kamili Zabuskiej. Ona nauczyła mnie analitycznego myślenia i sposobu szybkiego liczenia bez używania kalkulatora. Ja pamiętam moje pierwsze wykłady na Harvardzie w Ameryce, kiedy jest wielka dyskusja, bo genetyka to jest część matematyki, kiedy była wielka rozmowa o różnych rzeczach. I ja właśnie korzystałem z zasobów wiedzy tej szkoły. I za to jestem bardzo wszystkim wdzięczny. Jednocześnie chciałbym też podziękować mojej drogiej wychowawczyni, pani profesor Stankiewicz.
pani profesor Pawlak, pani profesor Tomale, Pelewko, uściskam was serdecznie, bo naprawdę jestem ogromnie wzruszony, że ja jestem, mam wrażenie, w jakimś innym świecie. To jest kapitalne. Także bardzo, bardzo za wszystko dziękuję i jednocześnie gratuluję, bo lider tej szkoły, pani dyrektor, odcisnęła wielkie piętno. Bez liderów nie ma, jak to się mówi, dobrych wyników. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję jeszcze kolejnych jubileuszy i najważniejsze dla mnie jest to, że jestem dzisiaj w wielkiej, wielkiej Europie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Można jeszcze jeden z uczniów tej szkoły. Chciałem powiedzieć, że ta szkoła przechodziła różnorodność. Tym pieniędzy, które nie można iść dzisiaj, jeszcze to można iść robić. Serdecznie szkoła. Pamiętam, że nasza szkoła parała się w różne bale, różne inne, żeby zostały się pieniądze. Jeden z bali był miesiące karnawału, pamiętam, jeden z nauczycieli się żyjący, porwaczny towarzysz, został przez jednego rozwierzy pod strony. I tak się stało, że przeżywali to. Cudem, prawda? To też był taki jeździ, życie dane dla uczniów młodych, jak ja powiedziałem, do czwartej klasy, takie wielkie przeżycie. Poza tym trzeba ci powiedzieć, że moją nauczycielką była pani Maria, wychowawczyni pani Maria Sokołowska. A drugą księgą, dyrektor pani, pani Maria, Maria Szydkiewicz. Szanowni Państwo, pani Maria Szydkiewicz była córką delegata do Dumy Czarskiej. To było też coś takiego, że mieliśmy fantastyczny głos. Ja pamiętam, jak pani Sokołowska namawiała nas w szkole, która nie musiała tego robić, bo było to w jakimś sensie za dużo strachem. Bitwa pod Raszynem, która odbyła się w 1849 roku i my w 1859 roku rowerami, to jest starsza lata wieczna, z panem Bobrowskim pojechaliśmy do Raszyna na rocznicę tej bitwy. To było coś niesamowitego. I to dla mnie dzisiejszego tak naruszała, a wierszka z okazji tej bitwy pod Raszynem, taki był konkurs, że to się musi być pod Raszynem z pamięci, to ma prawo na to musi być. Proszę Państwa, i dalej, za duchą myślenia, to proszę Państwa, to nie tylko, ale również ten cały wiedzy, który takie tego osłabił, może mniej niż moją głowę, to też wyszło z tego, że był zapisany słynny wiersz Marii Konopickiej, a Sobieski był wiedzy. Także coś z tej szkoły wyniosło, z tego na pewno proszę Państwa. Poza tym chcę Państwu powiedzieć, że ja to wiem, ale duży wkład w cały szkoły, budowy, wszystkie pomocy, różne rzeczy. Dużo poszukiwania ułożyła w Jaszczęcu, szczególnie z dyrekcją na panu Szczepańskim, panu Korwańczukiem, ja wiem, ojcu, to już to lat. No i co? Gdyby był bogaty,
No brawo. Bardzo dziękujemy samorządowi za ufundowanie tego.